to są Polacy. Ale chyba to są Polacy. Pochybi są skoro jak inny mamy na myślicy, to mamy skandal. Jak to jest? Ale chyba to Nekonečně dlouhé 4 roky útrap první světové války jsou u konce. Svět se nemůže nabažit sladké euforie z nově nabitého míru. Ale pro naši malou zemi, tu překrásnou krajinu v srdci Evropy, znamená rok 1918 mnohem víc. Je to rok, kdy jsme začali psát historii samostatného československého státu. Pečlivě smažený paspedný korzetem, osobitá silueta a zahalené kuchníčky patří k základním poznávacím znamením prvního desetiletí minulého století. Avšak romantické módy dlouhých vlasů a cudně zahalených dekoratů však neurvale zasáhly dopady první světové války. V dobách, kdy ženy museli zastat práci za své muže, kteří bojovali na frontě, byl už na konci 10. let minulého století korzet nepraktickou vzpomínkou na zlatá léta vrcholící sukně. Těžká sukně skrývající dámské nohy se však udržela až do let 20. Pinup and Vintage Studio. Jesteśmy Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej Die Kampfgruppe Hofmeier z Górnego Śląska. Tworzymy 49. Pułk Piechoty i całą jego historię. Będzie to trochę historia alternatywna, czyli taka opowieść, co by się stało, gdyby Czechosłowacja w roku 1938 podjęła opór przed Niemcami. Dlatego będzie można na polu rekonstrukcji zaobserwować zarówno siły Wehrmachtu, które tworzymy my, jak i armię czechosłowacką z tego okresu. Będą wykorzystane również umocnienia, które tutaj wybudowano, właśnie, które miały na celu przeciwstawić się Niemcom. Jednak jak wszyscy wiemy z historii, do walk tak naprawdę nie doszło, a rozbiór, że tak można to określić, Czechosłowacji został w Monachium zatwierdzony. Prawdopodobnie według oficjalnych informacji około 300. Tak, ze strony niemieckiej na pewno będą brały udział dwa pojazdy pancerne, Panzerkampfwagen 1 oraz Panzerkampfwagen 2 oraz lekkie granatniki piechoty. Po stronie czeskiej będą wykorzystane właśnie umocnienia, prawdopodobnie również jakieś pojazdy. Grupa akurat jest tutaj po raz pierwszy, natomiast wiemy, że inne polskie grupy już miały przyjemność tutaj kilka razy występować u naszych sąsiadów południowych.